Proszę bardzo, tak. Ja nie mogę zrozumieć w dalszym ciągu, że kiedy był słynny Majdan, to z Polski dosłownie mass media szalały na punkcie Majdanu, następnie wyższe uczelnie, studenci to wszystko gnali na Majdan, który był sformułowany, Soros tam zasiadał 15 milionów dolarów, w każdym razie tak podawała. A wie pan, to dosyć, no, znaczy, nie ale, jest to trudno tak zrozumieć. Ale, tak, ale przepraszam bardzo, tylko jeżeli chodzi o te partie, to tam była, pamiętam, Swoboda, później był ten prawy sektor. Sektor, tak. I tak samo jeszcze była wszechukraińska partia Tryzu. Ale wszystkie one miały w podtytule imienia Stepana Bandery, imienia Stepana Bandery, czyli po prostu... No tak, poza tym kierunkiem właściwie innych nie ma. Ale przepraszam bardzo, teraz jeszcze mam ten drugi problem, który chciałem tak samo poruszyć. Tak samo bardzo ważny, mianowicie po dzień dzisiejszy X razy była mowa o dekomunizacji w Polsce. Każdy rząd coś wspomniał, w dalszym ciągu już obecny nowy szef Instytutu Pamięci Narodowej. Pamiętam, że termin pierwszy był, że nawet podawano, że jest 50 tysięcy metrów półek z tymi aktami, że to wszystko będzie publikowane. Pamiętam nawet terminy, to było nawet początkowo 1 marca, później czerwca. W dalszym ciągu jakieś siły nie puszczają. I SBC mają w dalszym ciągu ogromne wpływy w Polsce. No to przepraszam bardzo, tylko jeszcze ostatnio chciałem powiedzieć. Mianowicie się w tym czasie, ja to Państwa powinno zainteresować, że w tym czasie na przykład interesuje nas to w Rumunii siedzi 10 tysięcy publikuje aneksu, właśnie. Jeżeli Państwa nie interesuje, to nie powiem tego, czy wiecie Państwo ile siedzi dygnitarzy. Jak Państwo wszyscy mówicie na raz, to ja nie bardzo rozumiem, kogo mam słuchać. Tylko chciałem powiedzieć Z prostego powodu, bez względu na to, co w nim jest, to z prostego powodu, ja oczywiście nie wiem, dlaczego pan prezydent nie publikuje, bo on mi się nie zwierza, natomiast rozumiem, wydaje mi się, że rozumiem tę przyczynę. Otóż z agenta zdemaskowanego już nie mamy żadnego pożytku. Natomiast agenta, który nie jest ujawniony, możemy eksploatować aż do śmierci, a nawet dłużej. A nawet dłużej. Więc nic dziwnego. Ten wyciek. Proszę? Po co był parę lat temu ten Macierewiczowy rozgardiasz, że została ujawniona lista jakichś tam agentów? To w 92 roku to Sejm podjął uchwałę zobowiązującą ministra spraw wewnętrznych, którym akurat był wtedy Antoni Macierewicz, do przedstawienia Sejmowi listy osób, które są senatorami, posłami, wojewodami, ministrami i tak dalej, a które były w przeszłości tajnymi współpracownikami UB albo Służby Bezpieczeństwa. I minister Macierewicz taką listę Sejmowi przedstawił. No i tyle. Chodziło o to, że, znaczy przyczyna była, znaczy przyczyna, no to praprzyczyna była taka. Krzysztof Wyszkowski, który był wiosną 92 roku doradcą premiera Olszewskiego, publicznie powiedział, że traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy jest niesymetryczny na niekorzyść Polski, co akurat jest prawdą. Dlatego, że pan minister Krzysztof Skubiszewski podczas negocjacji był szantażowany przez Niemców, że jak nie będzie ustępliwy, to oni ujawnią, że on był konfidentem Służby Bezpieczeństwa, co niestety było prawdą i Niemcy o tym wiedzieli. Więc było to oskarżenie ministra spraw zagranicznych o zdradę stanu właściwie. I wszyscy uznali, że nie, wszyscy udali, że nie słyszą. W związku z tym, no, to udało się dzięki temu przekonać posłów z Unii Polityki Realnej, wtedy było takie koło, do tego, żeby tych ludzi ujawnić. Żeby tylko ich ujawnić, bo jak Państwo pamiętacie, może nie pamiętacie, ta uchwała lustracyjna
nie przewidywała żadnej odpowiedzialności, żadnego pociągania, żadnego karania kogokolwiek za to. Tylko żeby to ujawnić, o co chodziło? Żeby ci ludzie nie mogli być szantażowani przez nikogo, bo gdyby ta przeszłość ministra Skubiszewskiego była znana, no to Niemcy by mogli mu skoczyć, prawda? On by powiedział, no to publikujcie, przecież to wszyscy wiedzą. Pocałujcie mnie w nos, prawda? I tyle. Może by jeszcze co innego tam na niego znaleźli, ale nie to w każdym razie. Więc to zabezpieczało ujawnienie tych okoliczności, zabezpieczało tych ludzi przed szantażem, a jednocześnie schroniło państwo, bo dobra, to minister Skubiszewski ustąpił, a kto jeszcze ustąpił? Ile krwi trzeba będzie upuścić, żeby to odkręcić? Nikt tego nie wiedział. No i jak państwo wiecie, rząd został obalony z inicjatywy pana prezydenta Wałęsy, naszego kukuńka, który tam poczuł, że mu się ziemia pali pod nogami. Ale uchwała lustracyjna obowiązywała nadal. Rząd został obalony, ale uchwała nikt nie obalił. No i trzeba by uchwałę obalić. Pan Maksym żonglował za poprzedni rząd, jak i obecny. Nie, obecny rząd tym aneksem nie żongluje. Obecny rząd, nie. Obecny rząd tam czasami, nie wiem, czy to rząd, czy kto inny, puszcza takie bąki, że tak powiem, nie z aneksu, tylko ze zbioru zastrzeżonego Instytutu Pamięci Narodowej. To jest osobna sprawa, bo aneks jest aneksem do raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych i dotyczy tylko tego wątku. Tego wątku. Natomiast zbiór zastrzeżony dotyczy różnych wątków. No i tam są, na pewno są ciekawe rzeczy, bo w zbiorze zastrzeżonym znalazły się, tak jak ja przypuszczam, bo ja nie widziałem tego nigdy, ale tak jak przypuszczam, znalazły się informacje dotyczące osób, które były tajnymi współpracownikami za komuny i zostali przejęci przez już po 90 roku. Kilka takich osób znam, które tam... Na temat Mazura. To akurat tam nie musi być na temat pana Mazura, bo na temat pana Mazura to są dokumenty w Sądzie Niezawisłym w Chicago. Otóż on tam, państwo wiecie, sądy są w Ameryce niezawisłe, tak samo jak i u nas, to wiadomo. No i ważyły się losy pana Mazura, bo Polska wystąpiła jego ekstradycję. No i jego adwokat złożył wniosek o przesłuchanie agenta FBI, który go w 1987 roku zwerbował do FBI. No ale sąd się nie zgodził, bo została ujawniona tajemnica państwowa. I kropkę nad i postawił jeszcze przy postanowieniu o odmowie ekstradycji pana Mazura do Polski pod pretekstem, że wniosek ekstradycyjny został nieprawidłowo sporządzony. On był prawidłowo sporządzony, tylko prawdziwego powodu nie można było ujawnić, że pan Mazur jest naszym agentem, my naszych agentów nie wydajemy i tyle. No i to dlatego mówię, że sądy są niezawisłe i tu i tam. Proszę? Odnośnie polskiego węgla, bardzo krótkie. Polskie kopalnie to są spółki Skarbu Państwa. Jak są zarządzane, z jaką efektywnością wiemy? To jest oczywiste. No nie wiemy, ja nie wiem. No okej. Okay. Żeby ją poprawić, należałoby sprywatyzować to. Co z tym robić, żeby te kopalnie były bardziej rentowne? Jeżeli sprywatyzujemy, to podejrzewam, że nasza złota pani tylko się z tego cieszy, bo prędzej czy później jakiś słup się znajdzie, który... Wie pan, to nie jest takie oczywiste, bo bardzo trudno jest przekupić właściciela. No bo właściciela to można kopalnie odkupić, ale przekupić go, żeby on na przykład zaczął działać na własną szkodę, to bardzo trudno jest. Natomiast urzędnika państwowego, to w każdej chwili można z nim to zrobić. Także nie wiem, czy to jest, co jest bardziej niebezpieczne, czy jak to coś jest państwowe, czy jak jest prywatne. Po drugie, wydaje mi się, że ta poprawa
efektywności ekonomicznej spółek Skarbu Państwa wynika z jednej rzeczy, bo sposób zarządzania się nie zmienił. Natomiast prawdopodobnie nowy rząd zablokował starym kiejkutom możliwość pasożytowania na tych spółkach. Bo nie było żadną tajemnicą, że na przykład LOT, że tam żeruje wywiad wojskowy na tym. Po prostu drenuje tę spółkę w sposób rabunkowy, niemożliwy. No i wystarczyło, że to zostało im przerwane. I natychmiast LOT zaczął mieć świetne wyniki ekonomiczne. A zarządzany jest nadal tak, jak był, tylko po prostu przestali kraść. I tyle, no to... Akcja węglowa jest odsunięta w tym. No, częściowo, wie pan, to ja nie wiem, jak to, czy to jest w ogóle możliwe, tak na częściowe odsunięcie. Kiedyś byłem w gmachu Ministerstwa Gospodarki. To już to ładnych parę lat temu. No i tam jedną część gmachu tego ministerstwa to zajmowali właśnie urzędnicy zajmujący się górnictwem. I tam pół żartem, ale pół serio mi powiedział ten facet, który mnie tam oprowadzał, że mówi, tam to nic się nie zmieniło od lat 70. w tamtej części gmachu. To on jest eksterytorialny zupełnie.